Maybe the city needs our friend more than you think. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Lecimy z kolejnym odcinkiem Spidermana. Ja jestem Kocur, a to jest DLC The Haste, czyli napad. O, to znowu z tymi impulsami. Nie lubię tego. Moje sieci je wyłączą. Pamiętaj o zaliczaniu. No właśnie. Gdzie jest kolejny? FL, napaliłeś! Fotobomba! Mega pięk! Fotobomba nas nie interesuje. Jeśli program wam się podoba, subskrybujcie mój kanał. No, wyłaź! Jest następna. Spidey porusza się jak błyskawica. To prawda! Niesamowite, co można zdziałać, kiedy ludzie patrzą. Derek Danks komentuje. Wow, najlepszy program świata. Dzięki, Derek! O, jakie oszustwo, zobaczcie. To wcale nie ten był do rozwalenia. Tylko ten. W pierwszej kolejności. Moje sieci je wyłączą. I teraz wracamy. Tak jak w szkole. No dobra, zrobione wydanie. Nie przejmuję się tymi fotobombami. Nie za bardzo rozumiem, jak one działają. A poza tym to strasznie wydłuża czas. Ważne, że wyzwanie jest zrobione. No dobrze, moi drodzy, lecimy dalej. Zobaczmy, co dalej wydarzyło się w historii Czarnej Kocicy. Dla zainteresowanych mamy jeszcze dwa DLC oprócz tego. Drugi z dodatków ma tytuł Turf Wars, czyli w wolnym takim tłumaczeniu wolne gangów. A trzeci ma tytuł Silver Lining, o ile się nie mylę. I to będzie dosłowne tłumaczenie tutaj w tym przypadku. To jest srebrna wyściółka, ale myślę, że tutaj polski tytuł będzie troszeczkę inny. Ja sobie to sprawdzę jeszcze dokładnie. A tymczasem zobaczmy, co kotka wymyśliła. Do wszystkich. Pizza na dachu. Pepperoni. Kocham cię. Ale teraz muszę cię zniszczyć. No cóż.
razie mógłbym się zidentyfikować ze Spidey'm. Uwielbiam pizzę pepperoni. A jeszcze z pieczarkami. Halo? Sprawdziłam tamtą rejestrację. Należy do firmy magazynowej starego znajomego Hammerheada. Właśnie tam jestem. Daj mi chwilę. Niedługo tam będę. A tymczasem trochę się tu rozejrzę. O, misjas MJ. Proszę bardzo. Po kolei. Rozejrzeć się, sprawdzić, czy chłopak tu jest. A jeśli tak, wyprowadzić go. A jeśli wygląda jak Peter? A. Przestań, MJ. Cicho. Dobra. Skradamy się. Przydałaby mu się drzemka. No, mamy paralizator ze starych gier i mamy pewnie... Arkusze fałszywek. Widać Hammerhead ma nowe... Arkusze fałszywek, które sobie tak na zewnątrz, tak pod gołym niebem, tak o... sobie tak leżą. No to nieźle przechowują fałszywe... fałszywe banknoty. Kolego. Pewnie wiatr albo coś. No to jakoś sobie dajemy radę z tym paralizatorem powolutku. Te historie o tym, jak Hammerhead rozłupuje czaszki, to plotki, nie? Rób swoje, a nigdy się nie przekonasz. No dobra, tu jest 4. Muszę zajrzeć do tej pizzerii. Jak to... O, sporo gotówki. Chyba fałszywej. No, oczywiście, znowu pod gołem niebem, chłopak. Śladu chłopaka. Ta sytuacja z ojcostwem jest taka dziwna. Nie wyobrażam sobie, jak Pit się czuje. Byłby dobrym ojcem. Dzień dobry. Idealnie. Au, walnął głową w stolik. Powinnam zrobić mu zdjęcie. Może się przydać, jak coś się sknoci. Może mój kontakt w policji go zidentyfikuje. Telefon nie zadzwonił? Cały dzień z tym telefonem. Wracam do roboty. Koniec obijania się. No, raczej. Pański laptop. Świetna okazja. List przewozowy. Może prowadzić do centrum dystrybucji. Cholera jasna. O. Dobra, powiem chłopak. Rodzina Costa sprawia kłopoty. Wygląda na to, że chcą wojny. Musimy się zastanowić, co z tym zrobić. Pełna czujność. Jak ktoś tu wtargnie, nie ryzykujcie. Zabijcie. No dobra. Okej, mam dane firmy transportowej. Może powiedzą nam, gdzie przetrzymują dzieciaka. Później to przejrzę. Teraz muszę stąd spadać. Po cichu. Jest tam kto? Dave, to prawda, że Hammerhead przeżył postrzał w głowę? No pewnie. Wypluł pocisk prosto w gościa, który w niego strzelił. Po tym jest taki, po tę płytkę. Chłodzej spał. No, działaj. Ale bajsne! Kto to posprząta? Ty. Ja? A może ty? A może... Okej, tutaj tego odkrył. A może raz. Fajnie. Ty pierwszy. Nie, ty pierwszy. Co to było? Idź tam sprawdzić, co to było. Kolego? Nadużyłam ich gościnności. Lepiej się ulotnię. I to szybko. Ups. Dobra, panowie, chodźcie. Musimy pogadać o tej sytuacji. Myślisz, że Costa narobią problemu? Na
nawet jeśli Hammerhead zrobi z nich wielką, krwawą miazgę. No dobra, nie zauważyli mnie. Z tej strony. Do widzenia. Naprawdę niewiele brakowało. Nie! Sorry. Co ty tu robisz? I dlaczego pachniesz pizzą? Bo właśnie jadłem pizzę. Wiesz, jak ty sobie ucztowałeś. Ja zbierałam dowody i szukałam porwanego dziecka. Starałem się jeść jak najszybciej. Muszę sprawdzić parę rzeczy. Zadzwonię. Nie jedz, Spidey, nie jedz. Żadnych fikołków po dużej pepperoni. Okej, lecimy dalej. Hej, potrzebuję pomocy. Wyślę ci namiary. Felicia, co się dzieje? Nie. O. Ona oczekuje, że polecę jak głupi. No i lecę. Kto to lecę jak głupi? No właśnie, i lecę jak głupi. Lecę jak głupi do Felicji. Ale jest seksowna kocica, nic na to nie poradzę. Tak właśnie kobiety działają na facetów. Tylko daleko, 3 km. Prawie, no może nie tak daleko. Ale może można skrócić, słuchajcie, zamiast się tak kotłować przez całe miasto. Gdzie jest ten? Gdzie to tu będzie ten punkt? No, znacznie skrócimy. Ciach. Już jesteśmy tylko 200 metrów. Zobaczmy, czego chce Felicja od naszego człowieka pająka. Myślałem o tym, co mówiłeś. Masz rację. Co tam wymyśliła Felicja? No? Zapraszam. O, jest. Więc kogo podglądamy? Stary kumpel dał mi cynk. Hammerhead trzyma coś niezwykle cennego w tamtym biurze nad barem. Sporo ich tam. Jeśli wpadnę, mój syn zginie. Odciągnę ich, a ty się wśliźniesz. Mój bohater. No idź. Proszę. No dobra. Ciach. A, już mnie zobaczyli od razu. Wyłaź za tego baru. Zostanę z bronią. Nie lubimy panów z bronią. Bardzo nie lubimy panów z bronią. Ciach. Ej, z kolanka w czoło. Chyba coś mam. Hammerhead niedawno kupił wielki sejf, żeby przechowywać w nim swoje najcenniejsze rzeczy. Porwanego chłopca? Jakieś wskazówki, gdzie to jest? Jeszcze nie, ale mam tu więcej papierów. Szukaj dalej. No, to chyba wszyscy. Dosyć tego! O, jest duży kolega. Wyłączymy? Jaki ładny. Na starość robisz się miękki. Starość? Hej, jestem starszy, ale nie stary. No dobra. Wreszcie jesteś,
Chcecie przerwę na obiad, czy co? I ten. I jeszcze skopa. Zdjąć jakoś tego gościa. Nie przyzwyczajaj się. Ten już. Ten od tego karabinu czy musi zostać zdjęty w końcu? Świetne uczucie. Trzeba czego było kładać. Pająki przodem. Ładnie mu uratowała plecy. Wiesz, gdzie jest ten sejf? Nie, ale jesteśmy blisko. To na pewno tam trzyma mojego syna. Tak, skoro o nim mowa, chyba powinniśmy pogadać. Nie tęskniesz za tym? Za czym? Za obrywaniem, kiedy ty kradniesz? Próbowałam się nawrócić. Na jakiś czas rzuciłam kradzieże i włamania. W weekendy nosiłam nawet dresy. Myślałem o tobie. Pewnie było ciężko. Zwłaszcza z dzieckiem. Muszę wejść głębiej, żeby go znaleźć. Chcę ci pomóc. Jeśli mamy razem pracować... Niektóre rzeczy lepiej robię sama. Niektóre. Zadzwonię, jeśli będę cię potrzebować. I znowu mówię, a... Kocica, no. Hej, MJ. Znalazłaś coś na tym laptopie? Odszyfrowuję dane. Niedługo skończę. Super. Tymczasem mamy inny trop. Hammerhead chyba trzyma jej syna w sejfie. Ale nie wiemy, gdzie on jest. Kiedy odkoduję pliki, połączymy moją czekoladę z twoim masłem orzechowym. Tylko żadnych sprośnych żartów. Trudno się oprzeć, ale nic nie... No właśnie, połączymy moją czekoladę z twoim masłem orzechowym. Jak coś znajdziesz. Jak to potraktować? Dobrze, tak, zerknijmy do umiejętności. Chyba już możemy dokupić ostatnie, jakie zostały. A nie, chyba mi jeszcze brakuje troszeczkę. Okej, mam trochę wolnego czasu. Zobaczmy, co się dzieje na mieście. Zerknijmy również, czy możemy dokupić końcówki resztę gadżetów. Tu by się przydało zwiększyć ten... O, super. Spider drone. Elektryczna sieć. Może tu? Żetony wyzwań, żetony plecaków. Dobrze, przydałoby się jeszcze jedno wyzwanie zrobić. Ale to może już w następnym odcinku.
Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. A, zaraz na jeszcze, czy nowy się nie pokazał, nowy strój, nowy kostium. Dostępny. Ten mamy, ten mieliśmy przez chwilę. I tu miał tego, ma tego Spider-Kumpla. Nie wiem, czy ten Spider-Kumpel, chociaż nie jest zły ten Spider-Kumpel. Na ten poluje. Musiałbym żeton wyzwań jeszcze zdobyć dwa, bo to jest z ostatniego filmu Marvela o Avengersach. Kostium. Ten też wygląda dosyć ciekawie, chociaż, bo ja wiem... Ten mamy założony. No dobrze. Dobra. To by było wszystko w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia. Hej, hej. Maybe the city needs our friend more than you think.